Kiedy słuchałem świadectwa Roberta i jego historię o ojcu, synu, o przebaczeniu, przypomniała mi się moja osobista historia przebaczenia swojemu synowi, który tu dzisiaj jest. Szymonie, przypomnę ci tą chwilę. Otóż w pewnym momencie, kiedy był dużo mniejszy, był bardzo niegrzeczny. I przez 2 tygodnie zwiastowałem mu upamiętanie. Po 2 tygodniach się nic nie zmieniło, więc przez kolejne 2 tygodnie zwiastowałem mu nadchodzący sąd. Minął miesiąc i nic się nie zmieniło. Po miesiącu wziąłem go za rękę i szliśmy w kierunku komnaty ostatecznego rozstrzygnięcia. I on w połowie drogi tak spojrzał na mnie i mówi: tato, nie możesz mi chociaż raz przebaczyć. A ja mówię: synu, nie tylko raz, nie tylko 100 razy, ale 1000 razy ci przebaczam. I tak pokojowo zakończyła się ta historia. Kochani, witam was bardzo serdecznie. Cieszę się, że znowu mogę być tutaj razem z wami. Dziękuję tobie, pastorze, dziękuję tobie, Janku, za zaproszenie. Zawsze z wielką przyjemnością tutaj wracam i dzielę się tym, co mogę przeżywać, tym, co jest bliskie mojemu sercu, a blisko mojego serca jest Słowo Boże, jest Pan Jezus Chrystus, który również uratował i moje życie. Większość pewnie z was zna moją historię, ja jej nie będę opowiadał, nie ma też i na to czasu. Ale chciałbym też bardzo serdecznie podziękować całej misji Nowa Nadzieja. Zawsze dla mnie jest to olbrzymie świadectwo, kiedy widzę te dzielne siostry, które niemalże od świtu do wieczora, jak te mróweczki krzątają się tam, gotują, podają do stołu. Także naprawdę duże uznanie, duży szacunek. I dla mnie jest to zawsze olbrzymie świadectwo tej pracowitości i tego usługiwania właśnie nam, ludziom, którzy jesteśmy tutaj na tych dniach skupienia. Niech was Bóg serdecznie i obficie błogosławi. Dzisiejszego ranka, kiedy czytałem Pismo Święte, przeczytałem taki werset z Księgi Joela, który brzmi w ten sposób: wszakże jeszcze teraz mówi Pan. Jest teraz, jeszcze jest szansa, jeszcze sposobność, jeszcze jest możliwość. Wszakże jeszcze teraz mówi Pan: nawróćcie się do mnie całym sercem. Przez minione 2 dni mogliśmy słyszeć wiele świadectw, mogliśmy słyszeć Słowo Boże, które było ogłoszone, i wierzę, że był to czas takiego słuchania. Ale wiecie, pod wpływem słuchania też przychodzą pewne refleksje. I człowiek funkcjonuje w oparciu o takie, czy jest tego świadomy, czy nie, w oparciu o takie 3 sfery, a więc informacja, interpretacja i reakcja. Chciał czy nie chciał, my interpretujemy to, co słyszymy, i później zgodnie z tym, jak to zinterpretowaliśmy, na to reagujemy. I ja modlę się o to, żeby to, co słyszeliśmy, wywołało również naszą reakcję, czyli odpowiedź na Boże wezwanie, aby twoje życie, twoje serce mogło być przemienione, jak chociażby tu w przypadku Roberta i tego niezwykłego świadectwa, to, co Bóg uczynił w jego życiu, czy wielu innych ludzi, o których tutaj, których mieliśmy możliwość słyszeć. I chciałbym też powiedzieć, że nie wiem, czy dzisiejsze przesłanie, które mam dla was, czy ono będzie dla wszystkich. Jeśli nie, proszę wybaczcie. Ale na pewno będzie dla pewnej szczególnej grupy ludzi. Mianowicie to dzisiejsze przesłanie jest dla ludzi rozczarowanych. Jeśli nigdy nie przeżyłeś, jeśli nigdy nie przeżyłaś rozczarowania, przypuszczam, że możesz nie wiedzieć, o co będzie w tym przesłaniu chodzić.
Bo jeśli czegoś nie doświadczyliśmy, jeśli czegoś nie przeżyliśmy, jeśli coś osobiście nas nie dotknęło, no to możemy tylko w sferze jakiegoś takiego wyobrażenia to sobie próbować przedstawić i zrozumieć. Jeśli jednak masz za sobą doświadczenie rozczarowania bądź jakiegoś życiowego zawodu, bądź utraty zaufania lub wiary, to być może znajdziesz odpowiedzi w tym, co będę chciał przez Słowo Boże do ciebie powiedzieć. Może rozczarowały cię okoliczności. Na przykład zmieniłeś pracę i miało być lepiej, miało być wspaniale, miały być może lepsze zarobki, a okazało się, że nie jest tak, jak oczekiwałeś, jak oczekiwałaś. A może się przeprowadziłeś i miało być przyjemniej, miało być lepiej, a przede wszystkim miało być ciszej, a jest jeszcze gorzej. A może dostałeś się, czy dostałaś się na wymarzoną uczelnię i po kilku tygodniach czy miesiącach okazało się, że czar prysł. Może rozczarowali cię ludzie. Na przykład ktoś cię zawiódł, ktoś cię zdradził, ktoś cię skrzywdził. Może jesteś rozczarowany, rozczarowana sobą za to, że podjęłaś złe decyzje, że dopuściłeś się grzechu, że dokonałaś fatalnego wyboru w swoim życiu, czujesz się rozczarowana i masz do siebie pretensje. A może jesteś rozczarowany Panem Bogiem? Na przykład nie odpowiada na twoje modlitwy. Albo nie szczędzi ci doświadczeń. Albo nie uchronił cię od choroby lub od straty kogoś bliskiego. Bez względu na to, w którym z tych obszarów przeżyłaś lub wciąż przeżywasz rozczarowanie. Historia, którą przeczytam, zachęca nas do tego, aby uwierzyć ponownie. Taki również jest dzisiaj tytuł mojego przesłania. Nie wiem, czy do wszystkich. Na pewno to przesłanie jest do mnie. Na pewno to było słowo, z którym ja osobiście się mierzyłem. I może to przesłanie jest również do ciebie. Uwierzyć ponownie. I zdaję sobie sprawę również z tego, że trudno jest uwierzyć okolicznościom, które już raz nas rozczarowały. Trudno jest uwierzyć ponownie ludziom, którzy nas zawiedli. I wiem, jak czasami trudno jest sobie samemu dać kolejną szansę. Ale z pewnością jest ktoś, komu naprawdę możemy uwierzyć ponownie. Komu możemy zaufać tu i teraz, bez względu na to, co wydarzyło się kiedyś. I cokolwiek dzieje się w twoim życiu, chcę ci powiedzieć, zaufaj Jezusowi. A może chcę powiedzieć w ten sposób, zaufaj ponownie Jezusowi. Uchwyć się ponownie resztkami twojej wiary, Jego łaski, Jego miłości, Jego akceptacji i tego wszystkiego, co jest w Jezusie Chrystusie. Uwierzyć ponownie, to znaczy ponownie podjąć decyzję: Panie Jezu, bez względu na wszystko, idę za Tobą. Idę za Twoim głosem. To tak jak Piotr powiedział: Panie, do kogóż pójdziemy? Wiecie, kiedy, przypomnę tą historię, kiedy Piotr to powiedział? Przypominamy sobie tą historię? On to powiedział wtedy, kiedy dużo rozczarowanych ludzi odeszło. Kiedy usłyszeli słowa, których nie zrozumieli, rozczarowali się i odeszli. Kiedy Pan Jezus ich karmił chlebem i rybkami, to tłumnie za nim szli, ale kiedy tłum się zgromadził i powiedział słowa, które były trudne i mówił również o jedzeniu, tylko nie chleba i nie rybek, tylko jego ciała i picia jego krwi, wtedy tłumy się rozczarowały i odeszły, a Pan Jezus się pyta, czy wy również chcecie odejść?
A może to dzisiaj jest również pytanie dla ciebie, że przeżywasz jakieś rozczarowania, przeżywasz jakieś trudności, jakiś zawód i może masz w sercu coś takiego, że to nie ma sensu, że twoja wiara tak naprawdę nie przynosi ci żadnych korzyści i może to słowo jest skierowane do ciebie, czy ty też chcesz odejść? Czy ty też chcesz zrezygnować? Dlatego, że się rozczarowałeś albo dlatego, że się rozczarowałaś. Czy ty też chcesz odwrócić się na pięcie i po prostu wyjść i zatrzasnąć te drzwi i więcej nie wracać do wiary, do Biblii, do Kościoła, do wierzących? Jezus zadaje to pytanie swoim uczniom, a Piotr odpowiada, Panie, do kogo pójdziemy? Nawet jeśli nie rozumie, co się dzieje w moim życiu, do kogo pójdę? Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia, jakkolwiek by one nie brzmiały. Jakkolwiek ich nie rozumiemy, ale to ty masz słowa życia. I jakkolwiek nie rozumiemy naszych doświadczeń, jakkolwiek nie rozumiemy tego, co się dzieje w naszym życiu, jakkolwiek to życie nas nie boli, a Pan Bóg nie reaguje, to chcę wam powiedzieć, że On ma słowa życia. Słowa życia, których nigdzie nie znajdziemy. Z całym szacunkiem do terapeutów, do psychologów, duszpasterzy i wszelkiego rodzaju duchownych. Z całym szacunkiem do nich, ale tylko Jezus Chrystus ma słowa, które darzą życiem. Amen. Tylko z Jezusem możesz pokonać rozczarowanie i wyzwolić się od strachu. Tylko w Jego obecności doświadczysz uzdrowienia twojej duszy. Czy jesteś gotowa na tą podróż? Na tą króciutką podróż dzisiejszego poranka? Jeśli tak, to udaj się w tą podróż razem ze mną. Ewangelia według świętego Marka, 9 rozdział, od 14 do 29 wersetu przeczytamy takie słowa. Historia, która wydarzyła się naprawdę. Gdyby ktoś to mógł nakręcić i nam odtworzyć to, zobaczylibyśmy, że to nie jest fikcja, to nie jest coś wymyślonego po to, żeby zrobić jakieś wrażenie na słuchaczach, ale to jest fakt historyczny, w którym jest głęboka prawda o nas, o ludziach i o Bogu. I przyszedłszy do uczniów, ujrzeli mnóstwo ludu wokół nich i uczonych w piśmie rozprawiających z nimi. I wnet wszystek lud ujrzał go, zdumiał się i przybiegłszy witał go i zapytał ich, o czym z nimi rozprawiacie. Wtedy odpowiedział mu jeden z ludu, nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie syna mego, który ma ducha niemego, a ten gdziekolwiek go pochwyci, szarpie nim, a on pieni się i zgrzyta zębami i drętwieje. I mówiłem uczniom twoim, aby go wygnali, ale nie mogli. A on im odrzekł mówiąc, o rodzie bez wiary, jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił? Przywiedźcie go do mnie. I przywiedli go do niego, a gdy go duch ujrzał, zaraz zaczął nim szarpać, a on upadłszy na ziemię, tarzał się z pianą na ustach. I zapytał ojca jego, od jak dawna to się z nim dzieje? A on powiedział, od dzieciństwa. I często go rzucał nawet w ogień i wodę, żeby go zgubić. Ale jeżeli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam. A Jezus rzekł do niego, co się tyczy tego, jeżeli coś możesz. To wszystko jest możliwe dla wierzącego. Zaraz zawołał ojciec chłopca, wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. A Jezus widząc, że tłum się zbiega, zgromił ducha nieczystego i rzekł mu, duchu niemy i głuchy, nakazuję ci, wyjdź z niego i już nigdy do niego nie wracaj. I krzyknął, i szarpnął nim gwałtownie, po czym wyszedł. A chłopiec wyglądał jak martwy, tak iż wielu mówiło, że umarł. A Jezus ujął go za rękę i podniósł go, a on powstał. I gdy wrócił do domu, uczniowie go pytali go na osobności, dlaczego to my nie mogliśmy go wygnać? I rzekł im, ten rodzaj w żaden inny sposób wyjść nie może, jak tylko przez modlitwę. Nie jesteśmy w stanie rozważyć tego
bardzo ciekawego, interesującego fragmentu czy tej historii werset po wersecie, ale w ostatnim wersecie mamy pewną wskazówkę na rozczarowanie, aby nie poddawać się w ogóle w modlitwie. Była mowa o tym, żeby bez przystanku się radować, ale Biblia również mówi o tym, żeby nie przestawać się modlić. Żeby trwać w modlitwie. Ale nie o tym teraz chcę tutaj mówić. I czytamy, że tuż przed tą historią, gdybyśmy sięgnęli do kontekstu nieco wcześniej, tuż przed tą historią Jezus zabrał swoich uczniów na pewną górę i tam byli świadkami niezwykłych wydarzeń, tak zwana Góra Przemienienia. I tam nastąpiło przemienienie Jezusa, a więc ukazanie Jego boskości. Tam doświadczyli pewnej niezwykłej wizyty, dlatego że pojawił się również i Mojżesz, i Eliasz. I tam usłyszeli w sposób fizyczny głos Boga. I ten przedsmak nieba tak ich zafascynował, że Piotr stwierdza, dobrze nam tu być, rozbijmy 3 namioty. Inaczej rzecz ujmując, zostańmy tu troszeczkę dłużej. Carpe diem, chwilo trwaj. Ale chwila szybko się skończyła i trzeba było wracać, a to, co zastali na dole, potwierdziło tylko, że w życiu piękne są tylko chwile. Góra Przemienienia, cudowna, lśniła blaskiem, ale dolina cierpienia już tak nie wygląda. Olbrzymi kontrast między niebem a ziemią, między tym, co w górze, a tym, co na dole. Na górze słyszeli głos Boga, w dolinie słychać krzyk opętanych. Góra promieniała niebieskim, niebiańskim blaskiem, dolina była pogrążona w piekielnej ciemności. Góra była pełna chwały, dolina pełna udręki, pełna łez, pełna rozpaczy i bólu. I kiedy zeszli z góry, na dole, właśnie tam w dolinie, toczy się gorąca dyskusja. I kiedy Jezus zadaje proste pytanie, o czym to tutaj ze sobą rozmawiacie, z tłumu wyłania się największy bankrut, który wtedy tam był. Właśnie przegrał wszystko, co miał. Drużyna, na którą postawił, okazała się słabsza niż sądził. I tym razem poszło gorzej i sromotnie przegrali, a on razem z nimi. Oni niewiele stracili poza reputacją i poza kąśliwymi uwagami religijnych ludzi zwanych uczonymi w piśmie. On natomiast stracił wszystko, co posiadał. Jedyną nadzieję, z jaką przywędrował tamtego dnia do uczniów Jezusa. Chciał się tylko odegrać na demonie, który zabrał mu syna. Tymczasem okazało się, że źle obstawił i przegrał wszystko, co mu zostało. Jak często życie stawia nas wręcz w takich hazardowych sytuacjach, nie pozostawiając nam innego wyboru, jak po prostu zaryzykować. Domagając się od nas, żebyśmy postawili wszystko, co mamy, aby wygrać wszystko, czego potrzebujemy. Problem jednak w tym, że jeśli źle obstawimy nasze życie, jeśli położymy nasze życie nie na tej szali, co trzeba, co nam się częściej zdarza, to przegrywamy wszystko. Kwestia tylko czasu, a widzimy, że na naszej drodze życia zamiast przybywać, to ubywa. Że to życie nas coraz bardziej boli. Zamiast być bardziej radosnym, o czym tu była mowa, zanim być bardziej spełnionym i szczęśliwym, stajemy się odarci ze wszystkiego, co nosi znamiona szczęścia i radości. I tym sposobem zostajemy bankrutami z ciągle rosnącym debetem na naszym duchowym i życiowym koncie. Dlatego w życiu chodzi o to, że trzeba wiedzieć, na kogo postawić. Jeśli rzuci cię dziewczyna,
na którą postawiłeś wszystkie swoje uczucia, to zostaniesz emocjonalnym bankrutem. Nie będziesz w stanie się wylizać z tego. Bo człowiek jest tylko człowiekiem i przeklęty każdy, kto na człowieku, z człowieka czyni swoje oparcie. Jeśli opuści cię mąż wskutek śmierci albo odejścia, lub odwrotnie, jeśli opuści cię żona wskutek śmierci lub odejścia, poza którą czy poza którym nie widziałaś swojego świata, to na twoim uczuciowym koncie pojawi się spory debet i trzeba będzie długo, bardzo długo ten debet spłacać. To samo będzie dotyczyć naszych dzieci, rodziców, przyjaciół. Dlatego Jezus powiedział bardzo ważne słowa, choć często dla nas chrześcijan niezrozumiałe, nawet dla nas chrześcijan. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Innymi słowy, Pan Jezus mówi, jeżeli chcecie obstawić całe swoje życie, i jeżeli chcecie na kogoś postawić, to wybierzcie mnie. W przeciwnym razie przegracie wszystko. Nasze serce jest tam, gdzie jest nasz skarb. Tracąc nasz skarb, tracimy wszystko. Stajemy się rozczarowanymi bankrutami. I dlatego mówię, trzeba wiedzieć, na kogo postawić swoje życie i zagrać wabank. To, do czego myśmy tutaj zachęcali świadectwami i Bożym Słowem, to żeby zagrać wabank, ale nie w ciemno. Żeby postawić swoje życie na Jezusa. Wszystko, co mam. Wiecie, jedna z moich świadectw, to, czego nie mówiłem podczas tych minionych dwóch dni, kiedy z żoną nawróciliśmy się i poszliśmy do kościoła, ludzie zaczęli mi zadawać w kościele dziwne pytanie. Czy oddałem życie Jezusowi? Jak to brzmi w ogóle? No ja wiem, że my tak mówimy i to się gdzieś wpisało, wdrukowało w nasz chrześcijański język. Ja wtedy, wiecie, alkoholik, który przez świat go nie rozumiałem. Jak to ja mam oddać swoje życie? Co ja mam zrobić? Nie wiem, mam sobie żyły podciąć, mam ofiarę złożyć z siebie. A tam mi się pytają, czy ja oddałem życie Jezusowi. I ja zacząłem sobie tak to myśleć, okej, co to znaczy oddać życie Jezusowi? A jak Pan Jezus, dobra, ja Mu oddam swoje życie, a jak Pan Jezus zrobi z moim życiem coś, co mi się nie będzie podobać? Ale to nie dawało mi spokoju. Wiecie, ja nie mówię, że to jest złe określenie. Nie zrozumcie mnie źle, oddać życie Jezusowi. Ja sam do tego zachęcam, oddajcie życie Jezusowi. Jedynie chciałbym, żebyśmy to też zrozumieli jakby z drugiej strony. Ale ja zacząłem się nad tym zastanawiać, co to znaczy oddać życie Jezusowi. I zacząłem głęboko zastanawiać się nad swoim życiem. Co ja tak naprawdę Mu mam oddać? No i lista. Sfera moralna. Dno dna. Sfera rodzinna. Dno. W roli ojca i w roli męża. Sfera finansowa. Znowu dno dna. Byliśmy tak zadłużeni, że to jest cud, że w ogóle z tych długów żeśmy wyszli. I tak wiecie sobie, dziedzina za dziedziną i tu jest minus, tam jest minus, tu jest debet, tam jeszcze większy debet. I zdałem sobie sprawę z tego, że tak naprawdę oddając Jezusowi moje życie, oddaję Mu tylko same debety. Ja Mu nie oddaję pełnego konta. Oddaję Mu same minusy. I pamiętam ten dzień, kiedy ukląkłem w swoim pokoju, który jeszcze wtedy był meliną i powiedziałem Panu Jezusowi tak, Panie Jezu, w kościele mi mówią, że ja Ci oddałem swoje życie, a ja tak naprawdę nie mam, co Ci oddać. Wszystko, co mam, to zgliszcza. Wszystko, co mam, to popiół. Wszystko, co mam, to długi, które zaciągnąłem, olbrzymi debet w każdej dziedzinie mojego życia. Wszystko, co mam, to ochłapy. Jeśli Ty
chcesz te ochłapy, to ja, wiecie, ze spuszczoną głową i ze wstydem i ze zdumieniem, że ktoś ochłapy chce wziąć, powiedziałem mu: Panie Jezu, oddaję Ci te ochłapy. Jeśli Ty z tych ochłapów możesz coś złożyć, jeszcze możesz coś naprawić, to ja Ci to oddaję. George Miller kiedyś powiedział niesamowite słowa, że czymś zdumiewającym, czymś niewyobrażalnym i czymś pięknym jest, co Bóg może zrobić z rozbitym sercem pod warunkiem, że dostanie wszystkie jego kawałki. Tak było w moim życiu. Moje życie było rozsypane w drobne kawałki i tylko Bóg mógł je poskładać. I tylko dzięki Bogu mogę żyć 22 lata dłużej. Pewna dziewczyna zachorowała na raka. W tej chorobie nawróciła się i oddała życie Jezusowi. Była młodą, 30-letnią kobietą. W tym czasie jej mama usłyszała, że ktoś wygrał w totolotka i tak sobie zamarzyła: fajnie by było, gdybyśmy to my wygrały w totolotka. I zapewne miała na myśli koszty leczenia. A ta dziewczyna mówi tak: mamo, ja nie tyle wygrałam. Uwierz mi, ja zgarnęłam całą pulę. I wkrótce po tym zmarła. Niestety zmarła zbyt młodo. Odeszła, ale nie przegrała. Odeszła, wygrywając wszystko. Jedynym pewniakiem w życiowej grze, moi drodzy, jest Jezus Chrystus. To jest jedyna pewna osoba, na którą mogę postawić całe moje życie. O czym przekonuje nas również ten fragment Ewangelii. Marek poświęcił dużo uwagi tutaj na opisanie skutków opętania. Podkreśla w ten sposób tragiczny stan chłopca i rozpacz ojca. Niemy duch szarpie z nim bez względu na czas, bez względu na miejsce, bo mówi: gdziekolwiek go pochwyci. A więc duch nie ma tutaj względu, czy to jest pora obiadowa, czy śniadaniowa, czy wieczór, czy po kolacji, czy trzeba się kłaść spać, czy nie. Gdziekolwiek, kiedy mu się umyśli, szarpie nim. Dalej on się pieni, zgrzyta zębami, drętwieje, rzuca go o ziemię, tarza nim, rzuca go w ogień i wodę. Generalnie chce go zabić. Taki jest opis Marka tego tragicznego stanu. Na domiar złego ojciec musi zmierzyć się z jeszcze jednym wyzwaniem i z jeszcze jednym problemem. Ze swoją wiarą. Uwierzyć ponownie. Oto kolejne wyzwanie, przed którym staje. Pokonać rozczarowanie. Zaufać po raz kolejny i zapomnieć o tym, co byłem. I mówiłem uczniom Twoim, aby go wygnali, ale nie mogli. Wiecie, wiara tego ojca w tym momencie to nie jest Boeing 767, tak zwany Dreamliner, który by dumnie wyniósł go ku niebu. Raczej drobny szybowiec, który potrzebuje innego samolotu, żeby oderwać się od ziemi. Gdyby jego wiarę w tym momencie porównać do sprawności sportowca, nie zdobyłby olimpijskich aren jako pełnosprawny zawodnik. Raczej byłby w drużynie paraolimpijczyków. Właśnie amputowano mu nadzieję, z którą chwilę temu przyszedł i teraz porusza się niezdarnie na kulach gasnącej wiary. Ale jeden z chrześcijańskich pisarzy napisał coś niezwykłego dla wszystkich kulejących. Jeśli twoja wiara nie jest na tyle mocna, aby przynieść tobie uzdrowienie, a jest jedynie kulą, na której się wspierasz, to mam dla ciebie dobrą informację, dobrą wiadomość. Dla każdego, który kuleje, jest tylko jedna rzecz gorsza od posiadania kul. To brak kuli. Ten człowiek okaleczony rozczarowaniem, patrzący jak demon nadal triumfuje, podparty na chwiejnych kulach wiary, stoi przed Jezusem, zagubiony w chaosie swoich własnych myśli. I nagle, ni stąd, ni zowąd, to zawieszenie, ten stan zawieszenia
przerywają słowa Jezusa: przyprowadźcie go do mnie. Niesamowita historia. Historia ludzkich dramatów, ludzkiego rozczarowania i Jezusa, który pojawia się w momentach, kiedy człowiek tego najbardziej potrzebuje, kiedy naprawdę go wzywa całym swoim sercem. Wszakże jeszcze teraz mówi Pan, jak mówi Joel: nawróćcie się do mnie całym swoim sercem. Przyprowadźcie siebie samego do mnie. Przyprowadźcie go do mnie. Słuchajcie, to jakby powiedział lekarz, który ponownie chce zbadać swojego pacjenta, podczas gdy inni stwierdzili, że już nie ma żadnych szans. Jak adwokat, który chce jeszcze raz przejrzeć akta, podczas gdy inni już je zamknęli. Jak ratownik, który wraca na miejsce poszukiwań, podczas gdy inni wracają do domów, odchodzą. Gra się jeszcze nie skończyła. Stawka jest wysoka. Życie dziecka, wiara ojca i chwała, która się tylko Jezusowi należy. Przyprowadźcie go do mnie. Oto co Jezus mówi do Kościoła. Nie chcę tego wątku rozwijać, ale tu by można znowu zrobić jakąś dygresję i skoncentrować się, co to znaczy, kiedy Kościół przyprowadza chorych, kiedy przyprowadza pokaleczonych, kiedy przyprowadza rozczarowanych, złamanych ludzi. Przyprowadźcie go do mnie. To również słowa skierowane do Kościoła, do mnie i do ciebie, jeśli widzisz ciężki przypadek. Nie mów, że się z tym nie da nic zrobić. Nie mijaj takiego człowieka tak po prostu bezuczuciowo. No trudno, taki jest, taki los wybrał, a co mnie to obchodzi? Nie, przyprowadź go do Jezusa. I przyprowadzili go do Niego. A gdy go duch ujrzał, zaraz zaczął nim szarpać, a on upadł na ziemię, tarzał się z pianą na ustach i zapytał ojca jego, od jak dawna to się z nim dzieje. A on odpowiedział: od dzieciństwa. Zastanawialiście się kiedyś nad tym pytaniem? Czy Jezus potrzebował wiedzieć, od jak dawna to się z nim dzieje? Czy Jezus nie wiedział, od jak dawna to się z nim dzieje? Przecież w Biblii czytamy, że Jezus wszystko wiedział o człowieku. A więc on tej informacji nie potrzebował dla siebie. Jezus nie pyta ojca dlatego, że nie wie, a nie stawia tego pytania dla siebie, ale on stawia to pytanie dla nas, abyśmy my sobie mogli postawić to samo pytanie. Od jak dawna to się z nim dzieje? Odpowiedź pada: od dzieciństwa. Słowo, oryginalne słowo użyte tutaj w tym tekście, od dzieciństwa, wyklucza, że od urodzenia. A zatem co wydarzyło się w dzieciństwie tego chłopca, że teraz są takie tego skutki? Co wydarzyło się gdzieś w przeszłości, po drodze, że dzisiaj jest tak tragiczny, tak rozpaczliwy stan tego chłopca? Jego sytuacja jest dzisiaj tak trudna. Jakie zdarzenie z kiedyś powoduje takie teraz? Może warto sobie zadać to pytanie, osobiście postawić. Jeżeli od jakiegoś czasu, nie wiem, nie wiedzie mi się, jeżeli od jakiegoś czasu przeżywam jakiś trudny czas, jeżeli od jakiegoś czasu coś jest nie tak w moim życiu, może warto sobie zadać pytanie, od jak dawna to się ze mną dzieje? I może właśnie jest podobnie w twoim życiu. Może musisz sobie zadać to samo pytanie. Od jak dawna to się z tobą dzieje? Co wydarzyło się w twoim życiu, że dzisiaj niektóre sfery twojego życia są na debecie? Bardzo trudno jest mi teraz o tym powiedzieć. Ale wiem, że mam to powiedzieć. Może byłaś ofiarą molestowania. I nie potrafisz przebaczyć oprawcy. Te myśli z przeszłości wciąż wracają jak upiory. Byłaś już u terapeuty. Rozmawiałaś z psychologiem. Byłaś u duszpasterza.
ale to wciąż się dzieje. Nie potrafisz się uwolnić. Jezus mówi, przyjdź do mnie ponownie. Uwierz ponownie. Ludzie, wiecie, chcą dobrze, ale czasami nie mogą. Nie są w stanie, tak nie byli w stanie uczniowie. Nie mogli, to znaczy nie byli w stanie. Nie byli w stanie wtedy tego uczynić. A może dokonałaś aborcji i nie potrafisz wybaczyć samej sobie. Diabłu bardzo zależy na tym, żeby przypominać naszą przeszłość. Ale kiedy diabeł przypomina naszą przeszłość, kiedy przypomina twoją przeszłość, to ty przypomnij mu jego przyszłość. A może wychowywałeś się w domu, gdzie była przemoc i ciągle się boisz. Strach jest nieodłącznym towarzyszem twojego życia. A może ktoś cię upokorzył i straciłaś pewność siebie. I po prostu boisz się podejmować decyzje. Wiecie, jest taki rodzaj ludzi, ja się w swojej pracy terapeutycznej i duszpasterskiej spotkałem z takimi ludźmi, którzy notorycznie boją podejmować się decyzje, a skutkuje to tym, że decyzje odkładają dosłownie na ostatnie, nawet nie minuty, tylko sekundy. Jak już nie mają wyjścia, podejmują decyzje i przeważnie to jest zła decyzja. Ale to wynika ze strachu, to wynika z braku pewności siebie, bo ktoś kiedyś ich poniżył, bo ktoś kiedyś ich upokorzył i teraz nie mają pewności zbawienia i nie podejmują decyzję, żeby podjąć dobrą decyzję. Podejmują decyzję, żeby nie podjąć złej decyzji. Wiecie, to tak jak wyjście bokserów na ring. Jeden wyjdzie, żeby nie przegrać, a drugi wyjdzie, żeby wygrać. Jak myślicie, który wygra? No ten, który jest nastawiony na zwycięstwo, a nie ten, który jest nastawiony, żeby nie przegrać. Może ktoś z rodziny twojej był alkoholikiem i cały czas towarzyszy ci poczucie wstydu. Wiecie, dzieci wychowywane w domu alkoholików, im towarzyszy nieustanne poczucie wstydu. Ciągle się wstydzą. Wstydzą się nowych relacji. Wstydzą się innych ludzi. Wstydzą się nowych miejsc. A może twoi rodzice się rozwiedli i masz z tego powodu ciągłe poczucie winy, że nic nie mogłeś zrobić. To jest absurd, ale to jest fakt, że dzieci winę za rozwód rodziców biorą na siebie. I później całe życie chodzą w poczuciu winy. Że nie mogły zrobić nic. Żeby się rodzice nie rozwiedli. Albo takie dzieci nie tylko chodzą w poczuciu winy, ale również w takim poczuciu, że gdyby bardziej się starały, gdyby były bardziej grzeczne, to tatuś by został. To mamusia by została. I wciąż jest taki, uruchamia się mechanizm wtedy w człowieku, żeby być coraz doskonalszym, coraz lepszym w tym, co robię. Bo w dzieciństwie zawaliłem. Rodzice się rozwiedli, więc teraz muszę być coraz lepszy. Bez względu na to, co wydarzyło się w przeszłości, wierzę, że Duch Święty ci o tym przypomina, ale tylko po to, żeby cię uzdrowić. Żebyś mogła, żebyś mógł uwierzyć ponownie. Przyprowadźcie go do mnie. Przyjdź z tym, co cię boli, do Jezusa ponownie. Nie obrażaj się, że Pan Jezus nie odpowiedział na 100 twoich modlitw. Bo człowiek się może obrażać. No ile ja się będę modlił? To nie my łaskę robimy Panu Jezusowi, ale to Pan Jezus nam robi łaskę. Jeśli nie było odpowiedzi na 100 modlitw, to módl się dalej i niech będzie 200 modlitw. Ale niech
Pan Jezus zobaczy, jak bardzo ci też i zależy, aby przeżyć uzdrowienie, aby zostać emocjonalnie, a może nawet nierzadko fizycznie uzdrowionym. Wiecie, nasze emocje, to co my przeżywamy wewnątrz, ma również skutek na zewnątrz. Wiele takich zmian somatycznych powstaje wskutek tego, co się dzieje w środku, wskutek naszych przeżyć. To nie jest upokorzenie prosić ponownie, to jest pokora. Przyprowadź swoją przeszłość i swój ból przed Jezusa. Przyprowadź swoje zranienia, swoje nieprzebaczenie, swój żal, gorycz i rozczarowanie. Przyprowadź swoje zapomniane marzenia i zmarnowane chwile. Modlitwa ojca epileptyka nie jest jak dumny płomień ognia. Jest jak iskra, która wyskoczyła z dogasającego ogniska. Jeżeli coś możesz, to pomóż nam, zrób coś jeszcze. Wiecie, Jezus zganił brak wiary uczniów, ale wysłuchał wątpliwości tego biedaka. To jest niezwykłe. A Jezus rzekł do niego, co się tyczy, jeżeli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. I w tym momencie sobie wyobrażam, jak ojciec odrzuca od siebie te kule zwątpienia. Jak próbuje znowu stanąć na własnych nogach i próbuje zaryzykować, by uwierzyć ponownie. Zagrać wabank, postawić wszystko, ale tym razem na pewnego zwycięzcę. I zaraz zawołał ojciec chłopca w wierze, pomóż memu niedowiarstwu. A kiedy Jezus zobaczył, że zbiega się tłum, powiedział duchowi, nakazuję ci wyjść z niego i już nigdy do niego nie wracaj. Pozwólcie, że na koniec zadam pytanie. Czy macie w swoim życiu problem, który chcielibyście, żeby już nigdy nie wrócił? Czy walczycie z czymś, co chcecie, żeby definitywnie się skończyło? Czy jest jakiś grzech, do którego już naprawdę nie chcecie wracać? Potrzebujesz uwierzyć ponownie i nie dać się zniechęcić porażkom, ani ponieść się dumie czy obrażalstwu. Pycha będzie cię powstrzymywać przed kolejną próbą, ale pokora ci powie, żebyś znowu poprosił. To, że Jezusa nie było wtedy, kiedy ojciec przyszedł, to nie znaczy, że go w ogóle nie było. Przyszedł w odpowiednim momencie i nie spóźnił się ani o minutę. Może do tej pory Pan Bóg nie odpowiedział. Może do tej pory nic szczególnego, nie wiem, nie poczułaś w sercu, nie poczułeś. Może nic cię tu nie przekonało.